Siemano moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Clash Royale. Ja sobie gramy Ramp Up Challenge, dokładnie została mi jedna szansa na wygraną. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się naprawdę wykonać ten challenge w 100% i uzyskam ostateczną nagrodę w wysokości 10 tysięcy golda, tak? Sprawdźmy, czy to jest 10 tysięcy golda. Tak jest, to 10 tysięcy golda, ale zanim zaczniemy grać, otworzę sobie wszystkie jakieś skrzyneczki, które tutaj mam na koncie. Polećmy pierw z questów. Skolekcjonujmy punkty, dodatkowo free cześcik, cyk, 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 pięknie. Ile punktów mi zostało? 10 punktów, żeby otworzyć Magical Chest, super, naprawdę będę zadowolony, jeżeli go otworzę jeszcze dzisiaj na odcinku. Crown Chest i Canon, no dobra, tak na szybkie opening. Silverek, nic ciekawego. Jak widzimy, w sklepie mamy dostępnego Mega Knighta i się zastanawiam, czy czasem go nie kupić, ponieważ środki na to posiadam, ale ja już go mam na poziomie drugim i znając życie, jeżeli ja go kupię teraz, to jutro z pewnością mi się pokaże w sklepie Lava Hunt i nie będę miał tych pieniążków i będę musiał je kupić za gemy. Ale zanim zaczniemy rozgrywkę, chciałem wam pokazać dwie walki, które naprawdę kosztowały mnie mega dużo nerwów, strachu. I naprawdę to nie były jakieś borowiki, tylko koty pierwszej ligi tak naprawdę. Sprawdźmy tego Pile z U30KGAM. Jak widzicie, gościu w bezsezonie miał 5061 pucharków. Grał deckiem z golemem, z Royal Ghostem. Naprawdę musiałem się tutaj napocić i to była moja ostatnia szansa, żeby zdobyć zwycięstwo. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Oczywiście na początku nie znałem jego kart. Też z tego Royal Ghosta on mi nie pokazywał od samego początku. Dopiero w późniejszej fazie rozgrywki wyszedł z nim i ja po prostu zbladłem, bo nie miałem czym go kontrować. On dawał Royal Ghosta, a ja miałem tylko latające jednostki i naprawdę musiałem się napoczyć. Tu idealnie zgasiłem ten Flying Machine Fireballem. Naprawdę udała mi się ta zagrywka. Wyszedłem sobie na spokojnie z lawą, oczywiście czekałem na podwójny eliksir, po 30 sekundach on się prawie nam zaczynał i sobie grałem troszeczkę prędzej balonem, później lawą wyskakiwałem na most i naprawdę fajne combo wchodziło, ogólnie to było taki kluczowa zagrywka moja. Tutaj zagrałem w tym momencie Minion Hordę, on mi niestety gasił ją poisonem, także musiałem tutaj ten atak odpuścić. Musiałem skipnąć też te strzałki, bo nie miałem się czym dalej bronić. Dlatego tutaj rzuciłem, chyba teraz Goblin Gang poszedł. Jak widzicie, rzucił Royal Ghosta i ja po prostu w tym momencie zbladłem. Na szczęście miałem jeszcze Goblin Gang, ale patrzcie na tą teraz sytuację. Miniony siadły, same jednostki latające, do tego jeszcze Fireball. Dobrze, ten Tower jakoś tam puszował tego Royal Ghosta, bo miałem naprawdę ciepło. Znowu wychodzę tutaj w tym momencie z lawą. I czekaj, co on teraz zagrał? Aha, i on nie mógł zagrać tego golema, ponieważ nie miał wystarczająco eliksiru. Znowu z mojej strony Fireball idealnie w Goblin Hatkę i w Witchkę. Teraz na to wszystko ja zrzuciłem strzałki, o ile dobrze pamiętam, tak jest. Tylko niestety mi strzałki mi się palec ześlizną i rzuciłem je w ogóle sobie przed most, nie na te jednostki i mówię, aha, sorry, będzie lipa. I patrzcie teraz na te kombo, ja nie wiedziałem, jak mam się tu obronić. Rzuciłem Fireballa, Royal Ghost dalej puszował moją wieżę, rzuciłem teraz Minion Hordę i zaczyna się potrójny eliksir. I to była właśnie kluczowa rozgrywka. Jak widzicie, on już zagrał od razu golema, czyli wyczekał na ten potrójny eliksir cwaniaczek. Tutaj, w tym momencie ja zagrałem lawę z lewej, żeby trochę go zaskoczyć. On rzucił Witchkę i Flying Machine, ja na to Fireball. Balon niestety mój na drugą stronę uciekł. Rzuciłem na tego golema Inferno Dragona, ale jednak ten Inferno Dragon, zanim się rozpędził, no to golem zdążył spuszować moją wieżę. Ale patrzcie, co się dzieje z lewej strony. Jakie zrobiłem już piękne combo. Gdyby nie ten poison, to uwierzcie mi, że ta wieża już by siadła i gościu by przegrał na 3-1. I teraz jest kluczowa zagrywka moja. Lawa z prawej, Inferno Dragon. Do tego dochodzi balonik. Miał mega miniona. I teraz zagra on poison, dokładnie. Dobrze, ten Flying Machine się przerzucił i ten Inferno Dragon puszował troszeczkę jeszcze go. Fireball, balon o mały włos doleciał, jest 1-1. Patrzcie dalej, co się dzieje.
Ja rzucam z prawej strony balona. Lawa była takim tankiem, typowo, żeby przyjęła na siebie wszystkie obrażenia. Do tego Goblin Gang, którego zapem nie zgasił miniony Fireball. I well done. Naprawdę, powiem wam, musiałem się napocić z tym typem. Jak zobaczyłem później jego osiągnięcie na Clash Royale, to naprawdę taki borowik jak ja jest się czym chwalić, moim zdaniem. A wy jak sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Kolejną rozgrywkę, którą chciałem wam pokazać, jest troszeczkę szybsza. Powiem wam, że jest też czym się chwalić, ponieważ był to potrójny challenger? Czekajcie. Tak, był to potrójny challenger, 4617 pucharków, Titan Killer. Sprawdźmy, jak mi z nim poszło. Miał takiego deka trochę dziwnego, miał Inferno Towera, rakietę Hoga i chciałbym tym Hogiem rozbijać, ale na szczęście go wyczułem w pewnym momencie i wygrałem na 3-1. Zrobiłem mu taki zmasowany atak po prostu, gościu. Zas, popatrzcie, Hog Rider, Batsy. Ja na to Goblin Gang i Fireball, żeby jakoś to obronić. Jak widzicie, on jeszcze rzucił zapa, czyli duży push mi zadał. Napisał thanks, tak jakby, nie wiem, że już czuję się wygrany czy coś, nie wiem, o co tu chodziło dokładnie. Emotki oczywiście. Widziałem kilka osób z klanu wbiło, także mi kibicowało, byłem zadowolony. Ja tu zagrałem Minion Hordę i takie fajne combo zrobiłem. Do tego balona i patrzcie, co on w tym momencie, gościu, robi. Rzuca rakietę i żadna z tych jednostek po prostu nie dochodzi do tego towera. Przecież to było coś, no nie spodziewałem się tego. Naprawdę to była ostatnia jego desk ratunku, którą wykonał w 100% zajebiście. Teraz nienawidzę tego komba. Hog Rider, Ice Golem. Na szczęście Hog Rider wyprzedził tego Ice Golema i mogłem jakoś to spuszować, że te miniony zaczęły bić Hoga, a nie Ice Golema. Teraz z mojej strony wychodziłem z kontrą, dlatego że rzuciłem 3 minionki. Myślałem, że ten Inferno Tower złapie pierw minionki, ale jak widzimy, lawa teraz leci cała, jest nieruszona przez Inferno Tower. Gobliny ładnie sobie puszują. Leci do tego balonik i gościu w tym momencie przytrzymuje eliksir i się zastanawia, co ma zrobić. Jak widzicie, albo go kikło, nie mam pojęcia. Jeden tower mu zniszczyłem, do tego rzucił Batsy, ja na to Inferno Dragona i teraz dosyłałem wszystkie jednostki, jakie posiadałem. On jeszcze chyba zdąży zrzucić rakietę? Nie, niestety nie zdążył zrzucić rakiety i to było na 3-1. Też taka fajna rozgrywka, którym zagranie mi bardzo fajnie wyszło. Mam nadzieję, że też wam się podobało. Okej. Żeby dłużej nie przedłużać, teraz zaczynamy ostatnią walkę. Sprawdźmy, czy mam ustawiony mój deck z Lavalonem. Oczywiście mam go ustawionego, super. To co? Ostatnia szansa na wygranie 10 tysięcy. Trzymajcie kciuki. Lecimy. Oczywiście tamte wszystkie rozgrywki zagrałem na telefonie, teraz gram na komputerze. Troszeczkę muszę się ustawić ładnie. Okej. Inferno Dragon. Nie mamy lawy. Executoner. Super. Już czuję przegraną. Dobrze, chociaż z tamtej zagrał go. Zrobimy tak. Goblin Gang. I na ryzyko lawa. Trochę za późno ta lawa. Dobra, dobra, dobra. Jest okej, okay. Co przejął tower? Dośle minionki. Ten Executoner niech sobie tam puszuje. Patrzcie, ładnie wychodzi. Inferno Dragon, atakuj, atakuj. Pięknie, przejął tower. Teraz tylko na to Fireballa. Fireballa na towera, na łyczkę. Na towera, na łyczkę. Leć, leć, Fireball. Pięknie. Pięknie, pięknie. I czy teraz... Dobra, papis, zabiją. Smuteczka wyślemy mordeczce, niech się podenerwuje. Gdzie są moje plakietki, gdzie są plakietki? O kurde, no tego to żebym się nie spodziewał. Dobrze. I teraz jakbym zagrał... Nie, po co? Po co ten balon? Aj, Goblin Gang z lewej może uratuje sytuację jakoś? Zabije tego Executonera? Dobra, bomba wysadzi. Dobra, bomba wysadziła. Dobra. Muszę zagrać tak, Lumberjacka na miniony. Horda. Nie dolatuj nawet balonie, nawet nie próbuj. Lecimy na 3. Executoner, o kurde. Ależbym zrobił błąd, to był mój największy błąd. Chyba, że uda się jeszcze dolecieć. Leć balonie. Jest, udało się. Chociaż tyle. Nie będę ryzykował, zagramy tego. O kurde. Zagramy tu lawę. Tutaj Goblin Gang do środka. Trzeba ściągnąć pekę. Ten to musiał pokryć jeszcze szybko wszystko minion hordą i zrzucić na to jakoś Fireball.
O nie. O nie, balonie, leć. Balon. Miniony. Goblin gang. Strzałki, nie, przegram, przegram. Fireball, fireball. 480. 480 na wieży. 10 koła, tak. Przed nosem, 400. Kurde, dlaczego? Why? Okej, odpalamy. Gold 4600, tak bym miał 14600. Gobliny. Tesla. Bomber. Goblin gang, dajcie legę. I skeleton armii. Dobra mordy, to było na tyle, jestem zdenerwowany. No po prostu, jeszcze tylko sprawdzę, ile ten gościu miał pucharków. 3500. Nie miałem czym jego kontry skontrować tak naprawdę. Myślałem, że ten balon doleci. O mały włos, o mały włos. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.